Witam. Mamy dzisiaj piątek. Świąteczny piątek. Połowa kwietnia. Cóż, chciałbym Wam się pochwalić moimi postępami w mojej piwnicy. Pewnie nie są one imponujące z punktu widzenia jakiejś większej firmy czy fachowców w grupie. Ale dla mnie jest to dużo. Więc tak. Klatka schodowa, czyli miejsce, gdzie będą schody wyjściowe z piwnicy. To właśnie tu. Cóż, zostało mi tu jeszcze dwie warstwy górne. No i trzeba będzie robić tutaj na sprożę. Na sprożę. Nie wiem, może podsunę to wrzucę. Pierwsze pomieszczenie, które będzie miało drzwi w najbliższym czasie. Właśnie kończę pierwszą betoniarkę dziś. Jeszcze może później pokażę, ile dzisiaj zrobiłem. No i co? Zacząłem jechać dalej te ściany zewnętrzne. No, pokazywałem te ściany zewnętrzne. No i okolice komina. To muszę trochę zrobić miejsca na rurę wyjściową z komina do pieca. No i co jeszcze mogę pokazać? W zasadzie tyle, no. Zniknęło kilka palet nowych, znaczy nowych, czekających na... No, jadę kolejny winkiel. Tu zostało jeszcze kilka warstw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem warstw. No, tutaj już ósmą jadę, także siedem. Ta zewnętrzna idzie szybko, naprawdę. A tamten środek, przez te winkle, przez tę okolicę drzwi, strasznie dużo czasu mi tutaj nie jest. Jakoś tak się grzebie przy tym. Nie wiedzieć czemu. Nie wiem, czym, wiadomo. Te bloczki czekają. Czekają na utylizację. Właśnie te mury już są gotowe. Gotowe. O, jeszcze parę muszę zalać. Tu jeszcze zupełnie trzy pary. Czyli co? Zostało mi jeszcze stąd. Po skosie. Połowa domu na jakieś 8 warstw chyba. Tam część będzie 10. Czyli tak myślę, jakaś jedna czwarta jeszcze została. To może troszkę więcej. Także jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, przejdę jeszcze około. Około, żeby wam pokazać, jak wygląda. Muszę też szklary tu pozalepiać. Tu jest okienko na wągiel. W takiej grupie zamkniętej na Facebooku ostatnio wrzuciłem swoje zdjęcie, znaczy swoje, mojej piwnicy. I
ktoś tam fajnie to skomentował. Znaczy fajnie. A komentarz był taki. Kurczę, nie wiem dokładnie, nie jestem w stanie tego zacytować dokładnie, ale że w tych czasach to nie buduje się już piwnic. Albo już nie pamiętam, czy kto w tych czasach buduje piwnicę. No, ja jestem tego przykładem, że się buduje piwnicę. A, tu. To jest rura do kanalizacji. To już mówiłem, do wentylacji mechanicznej. A tamto to jest wejście na rurę wodną. Idziemy dalej. A tu już chyba byłem. Dobra, z tej strony już byłem. To już byłoby na tyle. Aha. No w sumie taki komentarz to... Nie wiem. Wydaje mi się bzdurny. No bo... Kogo to obchodzi? No buduje piwnicę i tyle, no. Jak to się nie buduje piwnicę? Właśnie się buduje piwnicę, no. Mój komin. Kawałek komina. No bajzel tutaj. No i część ściany. Już to zrobione. Może wyczyścić z tego bajzlu. Dobra. No i co? Generalnie nie będę dyskutował z takimi komentarzami, bo według mnie bzdura, totalna bzdura. Nie buduje, no. Różnych rzeczy się nie robi w tych czasach. No bo pewnie ktoś powie, o, bo kiedyś to się trzymało w piwnicach ziemniaki i węgiel. Ziemniaki, czemu nie, można trzymać. A węgiel? Węgiel. Zostawię to okienko do węgla. Kto wie, co będzie kiedyś. W cudzysłowie, węgiel do kominka będę trzymał. No ale to... No koszt jest, no wiem, liczę się z tym. Też ktoś tam pytał się o koszty. No do tej pory wydałem na materiały jakieś 27 tysięcy. Na same materiały. Nie mówię o... A, słoneczko wyszło, super, bo nie mówię o narzędziach, na które też wydałem kilka tysięcy, jak na przykład agregat, tutaj jakaś betoniareczka, inne pierdoły, jakaś przetwornica, ale myślę, że te rzeczy się przydadzą kiedyś. Agregat jest bardzo fajny. No akurat dzisiaj nie chciało mi się akumulatorów odpalać. Wziąłem już agregacik. Ostatnio przez ostatni tydzień, ponad tydzień jechałem na akumulatorach. Obudowa mi się potukła, ale to jest już małe piwo. No i wyłącznik przestał działać, nie wiem czemu. Także żeby ją uruchomić, trzeba po prostu podłączyć kabel. Ale zamontuję go, wyłącznik będzie dobrze. Aha, co mam powiedzieć. Ostatnio jechałem ponad tydzień na akumulatorach. Codziennie ładowałem wieczorem 200 i tą przetwornicę 2,5 kW moc ciągłej. Nie, chyba mniej niż 2,5 kW moc ciągłej. Ona 2,5 to chyba miała mocy chwilowej. No i co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, ktoś tam zadał pytanie, znaczy o cenę. Wiedziałem, że no 20, opisałem oczywiście, 27 tysięcy. No i odpowiedź była taka, że na samą piwnicę 27 tysięcy? Nie wiem, jak to rozumieć, czy to dużo, czy mało. Nie wiem. Bo piwnica jeszcze nie jest skończona, także dojdzie tutaj całe ocieplenie.
ocieplenie piwnicy, izolacja, znaczy no ciepła i przeciwwodna, lekka, typu lekkiego. O, świeże dzisiejsze. I strop. Także koszt jeszcze będzie spory. No i nie wiem, ile jeszcze tu bloczków będę potrzebował, ale myślę, że tak koło 1000 to co najmniej. No i nie wiem, co mam odpowiedzieć na coś takiego. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem, czy sobie ktoś wyobraża, że piwnica będzie kosztować go kilka tysięcy? Kilkanaście? Ktoś tam odpowiedział, że sama płyta, na której ktoś tam wrzucił zdjęcie płyty zbrojonej, na której ich dom był, znaczy jest budowany, sama płyta ich kosztowała 45 tysięcy, także cała zbrojona. Także wydaje mi się, że koszt nie jest aż taki wielki. Co jeszcze mogę powiedzieć takiego, co mi się rzuciło w oczy, co mi się tutaj... Nic, walczę z tymi bloczkami. Jak pogoda dopisuje, to jest całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. Wody też nie potrzeba teraz dużo. Jakieś wiaderko na betoniarkę, jak dziennie robię 3, to nawet małym autkiem można przywieźć, jeśli przyjechałem małym porzucikiem. I daję radę. No cóż, mam nadzieję, że do końca maja wyrobię się ze ścianami. Chociaż dopiero w maju będę mógł przyjechać następnym razem. Mam trochę innych zajęć. Aha, i też czasami ktoś pyta, a po co ci taka duża piwnica? No, nie wiem, czy duża? No duża, to fakt. Ale w tym pomieszczeniu nie widać go w całości. Chciałbym mieć swoje miejsce, swoją świątynię fotografii. Takie małe studyjko. Jest to pomieszczenie pod salonem, także no takich gabarytów. To, że tak powiem, było moim głównym pomysłem. Drugą rzeczą było przeniesienie kotłowni do, która będzie tu, w tej części, no i składu na węgiel w tej części do piwnicy, no żeby nie tracić miejsca na parterze. A druga rzecz, mogłem zrobić tylko pod kawałkiem, była taka opcja, żeby zrobić pod domem, a pod garażem na przykład nie robić piwnicy. No ale, no właśnie pod tą częścią, ale myślę, że pomieszczenie zawsze da się zagospodarować, a musiałbym, gdybym tego nie robił, musiałbym robić tak zwany schodkowy fundament, czy tam ławę schodkową. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czym to się wiąże, ale dla mnie nie brzmiało to prosto. Myślę, że ława w jednym poziomie jest prostą konstrukcją, łatwo wykonalną dla mnie. Kogoś, kto nigdy czegoś takiego nie robił. No i jakoś mi to wyszło, myślę. Chociaż trochę się bawiłem, bo niektórzy leją prosto w ziemię. To zależy, jakie mają warunki glebowe. Leją beton w ziemię. Ja się tu bawiłem z tym szalunkiem. Z tymi szalunkami. No i męczy mnie kata. Także
Także to. Druga rzecz, czasami ktoś zadaje mi też pytania, czy z rodziny, czy znajomych. No a zrobiłbyś sobie, znaczy pytanie, no czy takie rady, no. Albo no, zrobiłbyś sobie tutaj okna gdzieś w piwnicy, czy tam, czemu nie zrobiłeś sobie okien? No, czemu, no? Jak już powiedziałem, studio fotograficzne, czy tam, no, światło dzienne nie jest mi tam potrzebne, wręcz jest niemile widziane. A nie będę tam mieszkał przecież. Zamontuję się dwie żarówki, chyba wystarczy. Nie mam zamiaru to robić w przestrzeni mieszkalnej w tej piwnicy. W kotłowni też chyba nie jest potrzebne. No jest tu syp na węgiel, można tam zrobić małe okienko, ale po co węglowi okno? Druga rzecz. Projekt bryła domu jest podobna do Justyniana dwójki, ale sama bryła zewnętrzna. I taki mniej więcej wygląd, znaczy taki kształt wizualizacji chcieliśmy z żoną zachować. Dlatego też podnoszenie domu i robienie jakichś tam okien, no, zaburzyłoby nam to, no, tą wizję taką. Po prostu. Chciałbym mieć niski dom. Znaczy niski, no niski generalnie. Nie chcę mieć wysokiego domu. Dlatego taki też projekt tutaj. Widzicie, że sobie czapkę założę. No i co? Justynian dwójka. Jest to taki niski domek. Mówię tylko o kształt zewnętrzny, bo projekt jest indywidualny. Bryła zewnętrzna nas tylko zainspirowała. No i co, w miejscu klatki schodowej była tutaj mała kotłownia gazowa w tym oryginalnym projekcie. No ale tutaj jest klatka schodowa na górę, na parter i na poddasze. Dlatego też tych okien nie chciałem mieć. Tak samo nie podwyższam, nie robię żadnej ścianki kolankowej na poddaszu. Nie chcę mieć wysokiego domu, już zaznaczyłem to wcześniej. Można by sobie oczywiście powiększyć tą przestrzeń życiową, ale no wydaje mi się, ta przestrzeń już dla mnie jest na tyle duża, że podwyższanie sobie jeszcze strychu, no zaburzyłoby to, że tak powiem, tą bryłę, ten widok. No strych to strych, no wystarczy, no będzie tam, nie planuję tam w każdym razie na razie żadnych ścianek, żadnych pomieszczeń, po prostu jedno duże pomieszczenie a później się pomyśli, co tam będzie. Karton, gips, można coś zrobić, te ścianki działowe. Nie. Na razie nie chcę tam dzielić tego. Ale to w przyszłości, na razie piwnica. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, męczy mi katar, no to jest problem. No to się podziwiłem ostatnio, nie istotne. No i co? Tak się zastanawiałem jeszcze generalnie o tych oknami. Nie będę zrobił okien na pewno, już tak w projekcie jest, ale gdybym zostawił jakieś dziury, znaczy wmurował jakieś rury, na przykład 20 albo 160, no nie wiem. Nie wiem, czy to ma w ogóle sens. No, wentylacja mechaniczna będzie tutaj pełnić rolę wymiany powietrza. Tego jest. A okna, no nie da się wszystkiego mieć. Jak powiedziałem, nie chcę mieć wysokiego domu. Dom ma być niski, dwa schodki na trawnik i tyle.
Jeszcze odnośnie tej piwnicy. No, argument, że w tych czasach się nie buduje piwnic. No, w rejonach, gdzie wody gruntowe są problemem, no koszt rzeczywiście byłby dosyć duży. Żeby oczywiście zrobić to szczelne. Jak na przykład w pewnym domu mojego wuja, no nie dało się tam zrobić piwnicy, ponieważ wody gruntowe odchodzą bardzo, bardzo płytko i no, po prostu zalewa tam jakieś tam niższe piwniczki czy coś w tym stylu, są zalewane notorycznie. Nie dało się tego zrobić. No ale jak już powiedziałem, znajomy mój taki, który się wybudował gdzieś tutaj niedaleko w okolicy, parę lat temu zbudował, no, zrobił sobie piwnicę, może nie pod całym domem, ale pod kawałkiem. Jego sąsiedzi tego nie zrobili, no, po prostu nie chcieli, no, nie chcieli, nie mieli pieniędzy, nie wiem, no nie mieli takiej wizji, nieistotne. No ale w tej chwili on się śmieje, bo on ma tam graciarnię w swojej piwnicy, a jego sąsiedzi, domki sąsiadów obrastają różnego typu budkami na graty. No bo też ostatnio byłem u kolegi, oczywiście w garażu, nie miał piwnicy, w garażu graciarnia, a samochód dalej stoi pod chmurką. Zresztą mojego wuja tam, gdzie nie było możliwości wykonania piwnicy, no garaż był mały, ale garaż też stał pusty, znaczy nie pusty. Też tam się działy różnego typu rzeczy, ale niekoniecznie stał samochód. No i dodatkowo powstał blaszak na podwórku. Jak ktoś ma dużą działkę, to może sobie stawiać blaszaki, nie ma problemu. No tylko, że... No cóż, no. Graciarnia, myślę. Nie wiem, na jakiś warsztacik, coś do majsterkowania. Garaż musi być, piwnica dla mnie też musi być. No taki argument, że w tych czasach się nie buduje piwnicy. Jak ktoś nie chce, to sobie nie buduje, no proste. Nie wiem, być może będę żałował wydanych pieniędzy, czy włożonej mojej pracy na piwnicę. Nie wiem. Nie wiem, czy mi starczy na wszystkich pieniędzy na dokończenie budowy, tak na zicher. Zobaczymy, może uda się obejść bez kredytu. Ale to, co włożę w piwnicę, to najwyżej, nie wiem, później będę wykańczał, nie wiem, łazienkę albo elewację robił później, nie wiem, zobaczymy. No cóż, beton stygnie, trzeba się brać do roboty. Może jeszcze pod koniec dnia pokażę, co zrobiłem. Nie wiem, spróbuję tu polecieć tą jedną, może dwie warstwy, może tam jeszcze dokończę dwie. No, myślę, że na dzisiaj wystarczy. To co, do zobaczenia. I biorę się do roboty. No co, jadę dalej z koksem. A, katar mnie męczy. Cóż. Trzeba zrobić parę następnych bloczków, może ze dwie warstewki. Betonik stygnie. Aha, co wam jeszcze muszę powiedzieć, coś ciekawego, znaczy nie, no nie ciekawego, ale doszedłem do wprawy, może nie aż takiej wprawy jak fachowcy, no wiadomo, ale już udaje mi się. O proszę, kolejna paleta zaczyna znikać. Zacząłem rozbierać tą, która była niebezpiecznie przechylona. Już nie ma się co przewrócić. Jest dobrze. No i teraz mam trochę problem, bo
Bloczki niestety muszę trochę nosić. Może uda się następnym HDS-em zrzucić gdzieś bliżej. Nie mam tu żadnego widlaka. O, chciałbym wam powiedzieć, że doszedłem do wprawy, bo już nie używam młotka gumowego. Znaczy, rzadko bardzo, ale nawet dzisiaj go nie wyciągałem, bo robię sobie rzadszą zaprawę. I proszę, elegancko można sobie rękoma ustawić. Proszę. Jest git. A jeszcze taka mała rada. Zaznaczyłem sobie poziomy. Ten gwóźdź jest docelowym poziomem całego muru. I no taka mała rada w sumie dla początkujących murarzy. No ja nie jestem fachowcem, ale to pomaga, rozpisanie takich warstw, ponieważ w tamtej części no ostatnie dwie czy trzy warstwy wyszły mi cholera grube, żebym się zmieścił w poziomie. No i lepiej jest wyciągać to na dłuższym odcinku ściany. No, pewnie fachowcy wiedzą, jak to robić, no ale ja się uczę, wiadomo. No i faktycznie to ułatwia. Jest trochę pracy, trzeba te kołki... No wcześniej mi się nie chciało tych kołków rozciągać, coś tam. No jechałem z koksem, wydawało mi się, a co tam, później się mniej więcej tam rozłoży. No ale to już później, to już tak im bliżej góry, szczytu, to ciężej. Ciężej to wyciągać. No ale dobra, no człowiek się uczy. W sumie mój dom, moja piwnica, moja ściana. Moja nauka, moje błędy. No jakoś tak na początku z tym młotkiem kurczę waliłem. Ręka mnie bolała, nadgarstek. Nie wiem, czy od tego, czy od kielni, ale pewnie od tego też. Cholera, już muszę się usunąć to. Taczuszką. No, a teraz jest lepiej, łatwiej. Znaczy lepiej, no lepiej rzadszą. Jak jest tak sucho dosyć, bloczki są suche, to nie ma problemu. A trochę. Trzeba będzie tu zjechać. Zrobić szerszy pomost. Dosyć nisko, także nie ma się co stresować. Nie wiem, skąd mam brać te bloczki, chyba stąd. Ale albo tu zostawię. No, jakiś kształt tu już. No, dobra, biorę stąd. No niestety, kurde, jest kawałek do noszenia. Z tą częścią będę miał trudniej, bo tam jeszcze HDS zrzuci bliżej. No a tu, no muszę się trochę pomęczyć, niestety. Nie jest tak słodko jak tam, ale im bliżej końca, tym jakoś widać, mam powera. Nie jest to trudne. Kurde, te ściany zewnętrzne idą szybko. Tamte wewnętrzne jakoś się wleki z tym. Nie wiem czemu. Aha, jeszcze odnośnie piwnicy. Tak sobie myślę.
też tam napisałem komentarz. No jak przyjdzie jakaś polska trąba powietrzna, to co, gdzie się schować? Zawsze można zejść do piwnicy. A jak nie ma piwnicy, to co, dach zabierze? No bo w tych czasach się buduje już często szkielet, karton, gips, czy tam płyta. I co, taka większa wichura to zabiera w cholerę. Na mojej piwnicy nic nie ruszy. Nie no, może ktoś się schować oczywiście. Jak już też tam gdzieś, no ale gdzie? Jak tu mówią, radzą gdzieś tam w Stanach się chować, nie wiem. Tak, w razie tornada zaburzającego domy, schować się w łazience, w wannie, tak? No ale co, w tych czasach, kto robi wanny w tych czasach? Same prysznice. No tyle mogę powiedzieć. Same prysznice do wanny. No na razie też wanny nie planuję. Bo w tych czasach się wanny już coraz rzadziej buduje. Zresztą może, o, taki komentarz. Że w tych czasach się rzadziej buduje piwnice. O, ale nie tam typu, kto w tych czasach buduje piwnice. Czy, że w tych czasach to się nie buduje piwnic. Pieprzenie farmazonów. Jestem tego innym przykładem, że się buduje. Nawet odezwał się jeden człowiek, który też buduje piwnicę i też pod całym domem. No i właśnie zadał mi pytanie, jak tu zrobić ten fundament, tą ławę schodkową. Sam nie wiem, niestety, nie pomogę. Niech pyta fachowców, ja się nie znam. No i co? Taki mój schron, jakby nie patrzeć. Jak już mówiłem, będzie tu płyta żerańska. Oprócz studia mogę traktować to jako taki mały schronik. Oczywiście nie boję się takiej apokalipsy. Jakiejś tam... Nie przygotowuję się na... No ale na czemu nie? No na trudne czasy. Można sobie zgromadzić trochę kartofli, trochę wungla. I co? Będzie zanik gazu czy energii elektrycznej. Trzeba będzie jeszcze czymś palić w kominku. No. Czy tam w piecu. Także nawet na wypadek, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś konfliktu. Nuklearnego, że tak powiem, będzie można sobie przeczekać w takiej piwnicy, aż radioaktywne pyły sobie gdzieś tam osiądą, a wentylacja mechaniczna powinna dać radę. Co, filtry pyłowe, przeciwpyłowe czy antypyłowe, nie wiem jak to tam, odseparują, myślę, większość padziewia. No ale to już takie ekstremalne przypadki. Nie wiem, wychodzę z założenia, że lepiej mieć piwnicę niż nie mieć. To mówię, no nie ma się co spierać, nie będę się spierał, czy się z kimś tam, jak ktoś chce, to buduje, ktoś nie chce, to nie buduje. O, znajomy właściciel firmy budowlanej. No, nie budował sobie piwnicy, ale z boku domu powstał taki mała szopka z piwniczką właśnie. Właśnie z piwniczką. No, takie rzeczy typu, no nie wiem, pewnie na kartofle i nie wiem, czy jakieś inne rzeczy. No ale jest piwniczka. Także buduje się, proszę Państwa, piwnice w tych czasach. Może nie wszyscy budują, ale jeszcze się buduje. Także takie komentarze proszę mi nie drażnić,
że się nie buduje. Ja nie będę krytykował, co kto buduje. Po prostu niech sobie buduje każdy to, na co ma ochotę i na co ma kaprys. Ja nie chcę zagracać mojej działeczki budkami na graciarnię. A poza tym... O, proszę pięknie. Na graciarnię typu rowery, kosiareczki, nie wiem co tam jeszcze. No i gadżety do zdjęć. A chciałem mieć wysoką piwnicę, żeby nie mieć pod samym sufitem lampy softboxa, czy lampy, no... Może miał możliwość podnieść. No w tej chwili korzystam z takiej niższej o wiele piwniczki. No i tak trochę. No mnie to wkurza, że mam sufit zaraz nad głową i nie mogę, że tak powiem, w pełni wykorzystać swoich lamp do oświetlenia. Dlatego też mówię, no chciałbym mieć wyższe pomieszczenie. No wiem, że każda warstwa tutaj po całej szerokości domu, no jest to jednak koszt, no jest. No ale mówię, chciałem uniknąć tego schodkowego fundamentu, tej ławy schodkowej. No, spróbuję to jakoś wykorzystać. Może nie cały. Ale o kurde, o katar męczy. Wczoraj tak mnie deszczyk straszył, pogoda trochę taka była w kratkę, tak raz coś tam pokropiło, raz nie. Ale generalnie było dobrze. Proszę, zaraz tutaj przełożę następną warstewkę i będzie git. Dobra, trochę tutaj kurde na tych, dobra. Aha, jeszcze tu, okej. No i co, piasek. Na jedną betoniarkę jeszcze starczy, ale już później trzeba będzie siać. Piaseczek fajny. Nie wiem, mówią, że jakiś płukany, ale z drugiej strony nie wiem. Drugi kolega, kierownik, mówił, że taki z takimi iłami też jest dobry. Zmieszy się to z cementem, to... Nie, no ta zaprawa tutaj wszędzie, jak już podeschła, tak po paru tygodniach, jest twarda jak cholera. Znaczy no... To jest kurde nie do zajechania. Dobra, tam jeszcze teraz, tak? Dobra, zużyję to. I cóż, trzeba będzie robić następną betoniareczkę. Po co to? Taki dzień na jednej zakończony to za mało. Dobra. No mówię, trochę niszczą mi się te rękawice od tego, no ale już dojadę do końca. Dokupiłem ostatnio kilka par. Mówię, no ja nie potrafię jak fachowcy mieć czystych rąk na budowie. Lubię pomagać sobie rękoma. Lepiej mi się to wciera ręką niż później. No niż kielnią, no. Nie potrafię, szkoda mi czasu marnować na naukę. Cholera. Koniec, dobra, trzeba będzie to zrobić. A tutaj ostatnio ktoś mnie też pytał. Znaczy pytał, tam się wdałem w dyskusję. Znaczy nie to, że w dyskusję.
odnośnie spawania na budowie, że ktoś tam musi mieć prąd budowlany, bo no bo inaczej się nie da spawać. Gdzieś tam wrzuciłem taki krótki filmik, ale to tak w ramach testów. Spawałem tutaj, przyspawałem trochę kilka prętów. No, wiem, że się nie powinno spawać zbrojenia, ale to nie było całe zbrojenie, to był tylko jeden w zasadzie pręt. Tak, żeby był obwód. Zrobiłem sobie, zaraz pokażę. Zrobiłem sobie wyjście. No proszę, tutaj ten pręt. Ten pręt jest przyspawany do zbrojenia w ławie i dodatkowo te pręty, które były połączone drutem, jeszcze były heftnięte tak, żeby ten obwód był jak najdłuższy. No nie wiem, gdzie to doszło już tak, chyba w tą stronę kilka metrów, tu w tą stronę kilka prętów i jeszcze w to pomieszczenie, aż chyba tutaj do zakrętu i tam jeszcze chyba na rogu. W każdym razie jest sporo tutaj tego, może nie na cały dom, ale połączenie elektryczne, żeby było mocniejsze. No wiadomo, no, jak jest tylko na drucie, no to chodzi mi o uziom elektryczny. Nie wiem, czy to będzie spełniało swoje funkcje, no zobaczymy, no mogłem też wkopać bednarkę albo ją tam wrzucić i wyciągnąć. No też tak można było, ale też się spotkałem z tym, że też tak robili. No trudno, zobaczymy, jeżeli to nie pomoże, no to trzeba będzie wkopać bednarkę na zewnątrz. No niestety. Aha, z tym spawaniem chciałem skończyć. Da się spawać. Spawałem właśnie bez użycia dostępu do sieci i no ten agregat jest za słaby. On ma tylko 800 W chyba bodajże. Malutki generator. 800 coś tam, 700, zaraz ile tu ma. 1,4 konia, 4 osów. W peak power i 700 W. Czyli 700 W, betoniarka też ma 700 W i chodzi. No, betoniarka nie ruszy, trzeba ją ruszyć i dopiero podłączyć prąd. Ona wtedy chodzi, inaczej to się zatrzymuje agregacik. Aha, jeszcze z tym spawaniem. No, agregat nie był w stanie ruszyć. Można spawać na dwóch akumulatorach, na elektrodach, na prętach, nie wiem jak to nazwać, na tych z otuliną tam. Nie robiłem tego, nie umiem w ten sposób spawać, ale mam mały migomat, który wewnątrz ma transformator i na wyjściu tego transformatora bezpośrednio do spawania był prąd około 20 chyba paru volt też. Także podłączyłem, tam był drut 0,8, podłączyłem, odpiąłem ten transformator, podłączyłem dwa akumulatory. No jedyny problem był taki, że musiałem to znieść całość tutaj na dół. Dwa akumulatory ten migomat. I bez problemu można spawy robić bardzo głębokie, nie to, że tam jakieś tylko smarkanie, tylko po prostu no dosyć spory prąd tam mógł iść. Dałem chyba tylko na posuw drutu, chyba tylko z jednego akumulatora, już nie pamiętam, chyba z jednego, bo z dwóch trochę za szybko wysuwało, nie pamiętam zresztą, szczerze mówiąc, będę musiał to kiedyś zrobić jeszcze raz. No ale da się, nie trzeba brać prądu budowlanego, jeżeli ktoś ma, no tak, prąd budowlany zależy ile czasu trzeba później płacić, bo taka zima po, nie wiem ile tam, 5 dyszek czy stówka, no stówka chyba z tego co słyszałem, jest ta, no to stówkę to przez zimę to mi się migomacik zwraca, nie wiem ile dałem za niego, to taki badziewny, mały, ale daje radę. I co, spokojnie można spawać, tylko trzeba, nawet widziałem gdzieś na stronie taki ala mały jakby pistolecik od razu z podajnikiem, który się podłącza do akumulatorów, właśnie dwóch,
można spawać tym. Ale generalnie zasada była taka, że podajnik drutu i drut 0,8 i można spawać. To był drut samoosłonowy. Także tak coś hefnąć na budowie od czasu do czasu. Znieść te dwa akumulatorki, czy nawet sobie jakiś wózeczek. Czy autem może gdzieś podjechać bliżej, no bo to wiadomo, no, te druty, kable, duży prąd idzie, także no, nie można jakimś tam przewodzikiem sobie puścić. Nie próbowałem, szczerze mówiąc. Także kable były krótkie do agregatu, do migomatu i dawało radę. No i tyle. Także też się da. Nie trzeba mieć wcale prądu budowlanego na budowie, żeby móc spawać i działać z betoniarką. Nawet agregatu nie trzeba mieć do betoniarki. Taka mała 700 W ciągnie aż złoto. Nie mam już żadzizny. Także co, dzisiaj mamy święta. Chyba Wielki Piątek. Ja oczywiście święta obchodzę, ale częściej obchodzę je, ale tak wielkim łukiem. Także no, dzisiaj jest chyba normalny dzień pracujący, ludzie pracują, także ja też pracuję. Chyba nic złego. Myślę, że sąsiedzi mnie tutaj nie prześwięcą i okoliczny ksiądz nie będzie się czepiał. Zresztą nie interesuje mnie to, jak się ksiądz czepia. I tak nie chodzę do kościoła, także... Jak ktoś chce, to niech sobie chodzi. Jego sprawa. Nie wtrącam się. Dobra, to co? Aha, jeszcze tu trzeba będzie to zużyć. Dobra, jeszcze może się przyklei jakiś jeden. Też kolega mnie pytał, znaczy kolega, no nie znam. Kolega jeszcze, też buduje piwnicę. Pytał się, jakie proporcje. Gdzie tu jest worek jakiś po cemencie? Dobra, później pokażę. Do murowania. Generalnie na worek i tą betoniarkę, kurde, nie wiem jaką ona ma pojemność. O, jest. 100 decymetrów sześciennych. Czyli maksymalna pojemność zasypowa. Nie wiem, szczerze mówiąc. No generalnie wychodzi taczka. Taka pełna taczka. Mi wychodzi taczka, bo... Ale według przepisu na worku typu Odra, cement typu Odra... Dobra, zaraz znajdę taki worek, nie wiem, czy wróciłem. Jest napisane chyba na zaprawę worek cementu 5 chyba wiader. O kurde, cholera, tu sobie muszę coś wymyśleć już. 5 wiader piasku. 5 wiader piasku. Aż kurde, gdzie ja mam to. 5 wiader piasku, ile plastyfikatora. A tam tak chlusnę zawsze na oko i jest dobrze. Mówię, no trochę rzadszą sobie robię tą zaprawkę. Jest fajnie, nie trzeba walić młotem, ręka nie boli. Cholera, garby jakieś takie. A mój katar straszny. Strasznie męczy.
Dobra. Dobra, zaczynam robić następną. Jeszcze piasek mam, a jeszcze pokażę ten woreczek. Proszę. Na worku jest napisane: zaprawa 25 kg cementu, 5 wiader piasku, żwiru się nie dodaje, 12 litrów wody. No i wychodzi około 5 wiader cementu. Ja tak patrzyłem, no, wiadro jest chyba 10-litrowe. Według tego przepisu. Na beton zalewowy jest trochę więcej. 5 wiader i 5 wiader żwiru. Na jakąś wylewkę. Używać czystych kruszyw. Czystych kruszyw. Ale to do betonu. Czyli ja generalnie sypię tego piasku do wiadra. O kurde. Co jest? Do wiadra mi wchodzi jakieś 3 łopaty do 10-litrowego, to jest chyba 10-litrowe, chyba 3 łopaty, 5 wiader, tak? 15 łopat. Generalnie daje trochę więcej, tak. Nie przesadzam, ale tak 17, no maksymalnie 20, ale to już 20 to już jest taka górna granica, jak takie niepełne łopaty. Więcej nie ma sensu. Już zresztą nie mieści mi się więcej w tej betoniarce i tak się wylewa. Jak robię taki rzadszy, to się wylewa. No i to byłoby na tyle. Dobra, odpalamy agregacik. Jeszcze wam pokażę, jak to tutaj muszę zrobić na ten. Aha, dobra, nie odpalam, bo jeszcze nie ma cementu. Muszę iść po cement. Dobra, to co? Myślę, byłoby teraz już na tyle. Może się pod koniec dnia pokażę, jak to będzie. Katar jest straszny. Na razie. Dobra, dzień zakończony. Mamy piątek, trzecia betoniarka poszła. Trzecia betoniara poszła. No i parę palet też poszło. Także tutaj miałem te chylące się ku upadkowi bloczki, wszystkie poszły. No i co? Kolejny chodnikiel gotowy, znaczy no nie gotowy. Na wysokość jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć warstw. Pięć warstw. Poszło. No i co? Tu tak samo. O, tutaj przymiarka ościeżnicy. Znaczy futryny. No, mam takie używane, ale coś w tym stylu. No i co? Tu trzeba będzie zrobić jeszcze. To ma być na proże, tak? Tu na wysokość ściany do końca. Znaczy do końca. Ten kawałek będę musiał wylać. A, wrzucę tu ze dwa gruty zbrojeniowe. I no niestety jest tutaj za dużo, znaczy za dużo, za mało na jeden bloczek. A płyta będzie leżała na tej wysokości, żelańska. Także robię tu szalumeczek, rzucę ze dwa pręty. No i wyleczko się zrobi. Także tu jest już, że tak powiem, na wysokość. Ja jeszcze nie wiem, czy tą futrynę tu będę murowywał, ale zobaczę. Także dzień zaliczony. Pogoda była sprzyjająca. Jestem z dzisiejszego dnia zadowolony.
Cóż, trzeba będzie podwyższyć już tutaj rusztowanko. Rusztowanie. Mam pod dostatkiem palet, dlatego je tutaj wykorzystuję. Nawet wygodnie się tam prasuje, można podrzucać po 2-3 palety i... Czego na rusztowanie nie ma. Nie ma takiej regulacji. No, średnich tam jest poziomów kilka, ale nie do końca. No i co? Następny mój... Moja praca będzie dopiero w maju. Także na razie tutaj posprzątam. No, może nie będę tu sprzątał, ale pochowam z grubsza. Narzędzia, zabiorę to, co trzeba. Jak już mi się nie chce siać dzisiaj. No i myślę, że jeszcze parę tygodni uporam się z tą piwnicą, znaczy ze ścianami. Mam nadzieję, że w maju pogoda dopisze i będę mógł bezkarnie sobie tutaj bloczkami żonglować. Nic, trzeba jechać do domu. Święta, jajeczko zjeść. Także spóźnione życzenia wszystkim. No. Kolejny winkiel niesie do góry. To mnie bardzo cieszy. To byłoby na tyle. Do następnego razu. Cześć.